W dzisiejszym filmie przedstawię Wam zbiór historii graczy Minecraft. Jeżeli chcesz więcej tego typu odcinków, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, bo po tej statystyce widzę, że mnie dużo osób ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jeżeli przydarzyła Ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermwk@biznesmopa.gmail.com. Zapraszam do playlisty, która w tym momencie wyświetla Ci się na ekranie w celu nadrobienia poprzednich odcinków. Dobra, pierwsza historia. Kilka lat temu mój kuzyn pokazał mi grę Minecraft. Bardzo mi się spodobała i chciałam ją mieć, dlatego starałam się przekonać rodziców, aby mi ją kupili. Niestety trwało to trochę, ale po kilku miesiącach w końcu dostałam swoje upragnione konto premium za dobre oceny w szkole. Pograłam dłuższy czas sama na single player, lecz później mój kuzyn zaproponował, aby stworzyć prywatny serwer i grać razem. Po kilku dniach wspólnej gry byliśmy dość rozbudowani. Mieliśmy bazę i dużo różnych rzeczy. Pewnego dnia on poszedł do kopalni, a ja zabrałam się za budowę stajni dla konia. Jednak niespodziewanie spotkało nas coś naprawdę okropnego. Mój kuzyn wykopał naprawdę dużo diamentów, na tyle dużo, że podzielił się nimi ze mną. Wpadłam na pomysł, że użyję ich do zbudowania pomniku. Gdy go zbudowałam, napisałam do niego, aby się przeteleportował i ocenił wybudowany pomnik. Odpisał mi ok i się tepnął. Jednak był mały problem, ponieważ zamiast niego pojawił się jakiś inny gracz. Zobaczyłam, że nie miał nad sobą niku i wyglądem przypominał diament, z tym, że cały był we krwi i miał białe, puste oczy. Nagle przeteleportował się do mnie mój kuzyn i nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Oboje bardzo się wystraszyliśmy, bo nasz serwer był prywatny i nikt nie mógł na niego wejść. Patrzyliśmy na siebie przez chwilę i wtedy dziwny gracz zniknął, a w pomnik zaczęły uderzać pioruny, a cały teren wokół pomnika zaczął się palić. Staraliśmy się go odnaleźć, niestety nigdzie go nie było. Nagle wyrzuciło nas z serwera, a w powodzie było napisane "I will come back", co oznaczało, że wróci. Niestety od tamtego momentu na serwer nie mogliśmy wejść, a mój kuzyn nie wiedział, jak to naprawić. Kiedy minęły 3 dni, dostałam od niego wiadomość, w której napisał, że koniecznie muszę wejść na serwer i zobaczyć, co się stało. Nie tracąc czasu, od razu odpaliłam laptopa i uruchomiłam grę. Jak dołączyłam na serwer, zobaczyłam coś naprawdę dziwnego. Pojawiłam się w pokoju zrobionym z diamentów, a na ziemi leżał redstone wraz z czerwonymi pochodniami. Gdy mój kuzyn rozwalił ścianę, zobaczyłam, że cały świat wokół nas jest rozwalony. Wszędzie były dziury i ogień. Jak wyszliśmy z pokoju, od razu zginęliśmy przez upadek z wysokości, bo miejsce, w którym się znajdowaliśmy, wisiało wysoko nad ziemią. Po zrespieniu się na spawnie, naprzeciwko nas był ten sam diamentowy pomnik, który zbudowałam. Cały teren wokół niego był zniszczony, a on sam stał nietknięty. Było to naprawdę dziwne. Razem z kuzynem postanowiliśmy zniszczyć pomnik, bo ewidentnie to była jego wina, że serwer został zrujnowany. Sprawa wygląda prosto. Kupując jeden egzemplarz komiksu, możesz wygrać naprawdę super nagrody. Jakie? Fotel gamingowy od firmy Genesis oraz masę sprzętu od firmy SteelSeries. Na ten moment sprzedała się 1/3 nakładu i na mailu, który jest podany w zwycięskich komiksach, nadal jest pusto, co oznacza tylko jedno. Nikt jeszcze nie odebrał żadnej nagrody, bo nie trafił na kopertę w komiksie, dlatego cały karton nagród nadal stoi u mnie i się kurzy. Apeluję, aby kupować komiksy, bo chcę się tego w końcu pozbyć. Komiks kupicie na stronie isupermwk.titres.com. Druga historia. Jestem Filip i gram w Minecraft od kilku dobrych lat. Nie uważam się za speca od Minecraft, ale wiem o tej grze naprawdę dużo. Na tyle dużo, że wiem, że to, co spotkałem, nie było zwykłym błędem gry czy anomalią, bo takie rzeczy nie występują w Minecraft. Zacznę może od początku. Pewnego dnia w weekend, zaraz po przebudzeniu się i zjedzeniu śniadania, usiadłem do komputera. Odpaliłem Minecraft na moim świecie i zacząłem grać. Wszystko było w porządku, jednak do czasu. Na moim save'ie grałem krótko, dosłownie parę godzin, dlatego miałem tylko żelazny set i masę przedmiotów w ekwipunku. Nie posiadałem domku ani bazy, bo nie miałem kiedy tego zrobić. W
Wpadłem na pomysł, że jest to idealny moment, aby to zmienić, bo jak to z weekendem, mogłem grać dłużej. Chodziłem po świecie w poszukiwaniu idealnego miejsca na dom, aż nagle z dnia zrobiła się noc. Bardzo się zdziwiłem, bo nigdy wcześniej nie spotkało mnie coś takiego. Zacząłem się rozglądać i zauważyłem, że wszędzie wokół mnie jest pusto. Nie było to normalne, bo zazwyczaj pojawiają się od razu potwory, a nie grałem na trybie pokojowym, tylko na hard. Uznałem, że położę się spać, bo łóżko miałem w ekwipunku, jednak gdy chciałem to zrobić, z niewyjaśnionych okoliczności nie mogłem. Nie wiedziałem, czym to może być spowodowane, dlatego postanowiłem iść dalej przed siebie. Gdy minęło ponad 20 minut, zauważyłem, że czas się nie zmienia. Cały czas była noc, a księżyc stał w jednym miejscu. Coraz bardziej mnie to niepokoiło, bo nie było to normalne. Nagle trafiłem na jakieś bloki. Nie wiem, skąd się wzięły, ale były to deski, drewno oraz trochę kamienia. Przypominało to ruiny jakiejś chatki. Kiedy przyglądałem się resztkom budowli, nagle coś mnie zaatakowało w plecy. Dostałem jeden cios, od którego od razu zginąłem. Jak chciałem kliknąć przycisk respawn, moja gra się skraszowała, pokazując jakiś niezrozumiały dla mnie błąd. Gdy ponownie uruchomiłem Minecraft i wszedłem na save, zobaczyłem, że nie mam żadnych przedmiotów i znajduję się na świecie Flatworld. W tamtym momencie mnie zatkało. Totalnie nie wiedziałem, co się stało z moim save'em, a najgorsze było dopiero przede mną. Zacząłem się rozglądać, czy może świat nie jest zbugowany i nie ma gdzieś w pobliżu normalnego terenu. Jednak widziałem tylko płaski świat i wioskę villagerów. Uznałem, że przejdę się do niej, bo i tak nie miałem już nic więcej do stracenia. Gdy byłem już blisko niej, zobaczyłem, jak wyglądają villagerowie. Tego widoku nie mogę zapomnieć po dziś dzień. Wszyscy villagerowie w wiosce nie mieli twarzy i wydawali z siebie jakieś dziwne dźwięki. Było to naprawdę straszne. Od razu wyszedłem ze świata i postanowiłem go usunąć, bo to, co na nim się działo, nie było normalne. Z perspektywy czasu nadal nie wiem, co tego dnia stało się z moim save'em, bo po tamtej sytuacji nigdy więcej nic podobnego się nie wydarzyło. Trzecia historia. Ostatnio spotkałem coś naprawdę bardzo dziwnego. Grałem na moim świecie single player, gdzie miałem całe diamentowe EQ oraz super domek. Tego dnia chciałem się wybrać w poszukiwaniu biomu Deep Dark, na którym występuje podziemne miasto. Zależało mi głównie na przedmiotach, które występują w skrzyniach tej struktury. Dlatego wziąłem wszystkie najpotrzebniejsze itemy ze skrzyń i ruszyłem w poszukiwaniu cave'u. Nigdy bym nie sądził, że na mojej drodze spotkam coś tak nieoczywistego. Po 20 minutach udało mi się znaleźć dość dużą jaskinię, która była głęboka. Bez zawahania zacząłem schodzić na jej dno. Po drodze mijałem dużą ilość różnorakich surowców, których nie zbierałem, bo cel miałem jeden. Znaleźć biom Deep Dark. Nie do końca wiedziałem, na jakiej wysokości występuje, bo nie czytałem o nim żadnych informacji. Dlatego tułałem się po korytarzach jaskini przez dobre 40 minut, aż w końcu trafiłem na swojej drodze na blok skalka. W tamtym momencie naprawdę się ucieszyłem, bo oznaczało to, że odnalazłem biom, na którym mi zależało. Zostało mi tylko po cichu odnaleźć ukryte miasto, lecz jak później się okazało, niestety było to niemożliwe. Chodziłem kucając z pochodnią w ręku i się rozglądałem. Nagle zauważyłem coś dziwnego w oddali. Była to woda, która na tle innych bloków świeciła się. Bardzo się zdziwiłem, bo jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego w Minecraft. Pierwsza moja myśl była taka, że jest to po prostu niemożliwe i pewnie jest to błąd. Jednak postanowiłem to sprawdzić z bliska. Gdy podszedłem do źródła, nie było w nim nic nadzwyczajnego. Poza tym, że całe się świeciło. Nagle na moich oczach pojawił się akselot, z tym, że tylko budową go przypominał, bo jego tekstura była jakby zainfekowana biomem Deep Dark. Byłem w ogromnym szoku, bo w Minecrafcie nie występuje taki akselot, więc na pewno był to jakiś błąd gry, bądź coś gorszego. Postanowiłem, że złapię go do wiaderka na pamiątkę, jednak nie wiedziałem, że skończy się to dla mnie tak tragicznie. Po wejściu do wody dostałem masę różnych efektów, takich jak nudności, blindness i widzenie mobów przez ścianę. Nie wiedziałem, co robić, bo nagle akselot zniknął, a ja nie mogłem opuścić źródła wody, w którym się znajdowałem. Woda zachowywała się dziwnie, bo nie mogłem się z niej totalnie wydostać. Nagle zostałem gdzieś przeteleportowany pod wodę. Wszędzie były akseloty wyglądające jak te z biomu Deep Dark, z tym, że niestety zaczęło brakować mi tlenu i zginąłem. Kiedy się zrespiłem
w domku bez itemów, od razu zacząłem szukać informacji w internecie, czy taki mob istnieje w Minecraft. Jak się pewnie domyślacie, nie. Nie istnieje. I do dzisiaj nie umiem wytłumaczyć tego, co mnie spotkało. Czwarta historia. Jakieś 2 miesiące temu przytrafiło mi się coś naprawdę strasznego. Mowa tutaj o sytuacji, która stała się na moim świecie single player. Grałem na różnych datapakach, które ułatwiały rozgrywkę poprzez craftingi i łatwiejsze zdobywanie niektórych przedmiotów. Tego dnia wybrałem się na małą podróż w poszukiwaniu wioski villagerów, bo chciałem zdobyć marchewki i ziemniaki. Lecz na mojej drodze pojawił się problem. Idąc, zauważyłem w oddali jakąś dziwną budowlę zrobioną z obsydianu. Z ciekawości podszedłem do niej bliżej. Okazało się, że jest to ogromny kwadrat, który z żadnej strony nie miał wejścia. Bardzo mnie ciekawiło, co jest w środku, dlatego starałem się rozwalić obsydian, lecz bez diamentowego kilofu było to niemożliwe. Dlatego byłem zmuszony zdobyć diamenty i wrócić. Zapisałem koordynaty i poszedłem szukać surowca. Trochę mi to zajęło, ale w końcu po 30 minutach wykopałem diamenty i zrobiłem kill off. Zostało mi tylko wrócić na kordy i wykopać sobie wejście. Kiedy byłem na miejscu, budowli nie było. Bardzo się zaskoczyłem. Nie wiedziałem, o co chodzi, bo jeszcze chwilę temu tutaj stała i zacząłem myśleć, czy nie mam jakichś przewidzeń. Uznałem, że nie ma co tracić czasu i starałem się odnaleźć dziwną strukturę. Ku mojemu zaskoczeniu, po przejściu około 100 kratek, wielki kwadrat znowu się pojawił. Tym razem od razu zacząłem kopać tak, aby budowla nie znikła. Kiedy się przekopałem, zobaczyłem, że w środku jest lawa i coś a la parkour. W tamtym momencie w ogóle nie myślałem, że jest to podejrzane, no bo skąd taka struktura mogła się wziąć na moim świecie? Zacząłem skakać i nagle dostałem efekt blindness, przez co moja dalsza wędrówka była mocno utrudniona. Niestety źle skoczyłem i wpadłem do lawy, lecz ku mojemu zaskoczeniu nie dostawałem żadnych obrażeń i było to naprawdę dziwne. Lawa mnie nie pokonała, ale zrobiło to coś innego. Co takiego? Już wam opowiadam. Gdy szedłem dalej, zobaczyłem jakieś żelazne drzwi, bez zastanowienia od razu je rozwaliłem i wszedłem do zamkniętego pokoju. Czy to był błąd? Owszem, bo w środku czekał na mnie jakiś przerażający potwór. Nie zauważyłem go od razu przez efekt, który ograniczał moje widzenie, jednak po chwili go usłyszałem, a dokładnie głośny ryk. Bardzo się wystraszyłem i chciałem uciekać z tego miejsca, jednak naprzeciwko mnie stał on. Był ogromny, wyglądał jak krowa, jednak miał całe umięśnione ciało, a przy głowie rogi, co mogło oznaczać, że jest to minotaur. Jego oczy były czerwone, a wokół niego utrzymywał się jakiś dziwny efekt. W słuchawkach cały czas słyszałem jego sapanie, a gdy się ruszyłem, wbiegł we mnie, nie dając mi możliwości obrony. Niestety mnie pokonał, ale co najdziwniejsze, gdy się pojawiłem na świecie ponownie, nadal byłem w obsydianowym kwadracie. Chciałem uciekać z tego miejsca jak najszybciej, ale nie mogłem, bo wszystkie wejścia, które wykopałem, były zabudowane. Szybko wyszedłem z gry i od tamtego momentu nigdy więcej nie zagrałem w Minecraft. Nie wiem, skąd on się wziął, ale uważam, że była to wina jakiegoś datapaka. Piąta historia. Grałem ostatnio na moim świecie survival, gdzie miałem już prawie wszystko. Domek, enchant, cały netherite'owy set i wiele więcej. Ostatnią rzeczą, która mi została do zeksplorowania, to End City, bo smoka już pokonałem. Tego dnia chciałem zdobyć elytrę, dlatego przygotowałem się na podróż do Endu. Wziąłem złote jabłka, potki, budulec i pochodnie. Miałem zapisane kordy Stormholdu, dlatego w miarę szybko udało mi się tam dobiec. Kiedy zszedłem na dół, musiałem tylko odnaleźć portal i się tepnąć. Nie trwało to długo, bo po jakichś 10 minutach byłem już w Endzie. Zbudowałem wejście do teleportu i okazało się, że zapomniałem pereł, aby się tam dostać, dlatego szybko musiałem je zdobyć. Po dłuższej chwili, kiedy dropły mi perły z Endermana, udało mi się przenieść na endowe wyspy. Najtrudniejsze zadanie było dopiero przede mną. Mowa tutaj o znalezieniu End City. Chodziłem po wyspach z dobre 20 minut, kiedy nagle na horyzoncie w końcu pojawiła się struktura. Bardzo się ucieszyłem i starałem się jak najszybciej dostać na górę. Niestety na mojej drodze stanął dziwny mob, który kształtem przypominał Iron Golema, jednak miał całkiem inną teksturę. Cały był fioletowo-żółty i miał na ciele elementy jakby portalu do Endu. Na jego głowie znajdowała się jedna perła, przez którą spoglądał. Bardzo się wystraszyłem, bo pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego w Minecraft.
Z paniki szybko się wycofałem i ukryłem, nieopodal, tak aby widzieć dobrze bestie. Zastanawiałem się, skąd coś takiego znalazło się na moim świecie, kiedy nagle wokół mnie zaczęły pojawiać się jakieś dziwne efekty. Jak na nie patrzyłem, straciłem władzę nad myszką i klawiaturą, a moja postać totalnie nie reagowała na ruchy, które robię. Nagle zostałem gdzieś przeteleportowany, gdzie było pusto, dosłownie pusto. Wokół mnie nie było totalnie nic, ale ku mojemu zaskoczeniu mogłem się ruszać i wtedy zauważyłem, że znajduję się w jakiejś niewidzialnej klatce. Mogłem ruszać się tylko dookoła, bo skok miałem zablokowany przez to, co było nade mną. Nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi, bo nigdy wcześniej nie spotkała mnie tak nielogiczna sytuacja. Starałem się jakoś wydostać z zamknięcia i wpadłem na pomysł, aby użyć Ender Pearl. Liczyłem, że jakimś cudem to się uda i tak było. Gdy ją rzuciłem, wydostałem się z niewidzialnej klatki, jednak zacząłem spadać w nicość. Jak się pewnie domyślacie, spadłem i zginąłem, tracąc wszystkie moje cenne przedmioty. Kiedy odrodziłem się w moim domku, zobaczyłem, że niektóre bloki są zamienione na te, które występują w Endzie. Bardzo się wystraszyłem i nie wiedziałem, o co chodzi. Gdy wyszedłem przed domek, ujrzałem armię tych dziwnych bestii. Podobnie jak wcześniej, Minecraft zaczął mi wariować i nie mogłem nic robić. Lagi były tak potężne, że gra dostała brak odpowiedzi. Musiałem ją zresetować i gdy Minecraft był już uruchomiony, okazało się, że nie mogę wejść na mój świat przez jakiś dziwny błąd. Kiedy wpisałem go w internet, nie znalazłem totalnie żadnych informacji, co może oznaczać. Starałem się odzyskać mój save, ale się nie dało. Bardzo mi z tego powodu było smutno, bo grałem na nim z dobre parę miesięcy. Jak to możliwe, że coś takiego mnie spotkało? Nie mam pojęcia. Sam do dziś zadaję sobie to pytanie. Szósta historia. Ostatnio naszła mnie chęć na pogranie w kultową grę Minecraft. Nie miałem jej kupionej, dlatego uznałem, że znajdę jakąś darmową wersję w internecie. Okazało się, że nie jest to duży problem, bo wersji non-premium była cała masa. Wybrałem jedną z nich i pobrałem na swój komputer, nie wiedząc jeszcze, co mnie czeka. Kiedy gra się pobrała, szybko ją uruchomiłem i pokazało mi się menu. Nie byłem jakimś wielkim znawcą, ale na pierwszy rzut oka coś mi w niej nie grało. Chodzi o to, że menu wyglądało jak z jakiejś starej wersji, a pobrałem niby najnowszą, ale uznałem, że i tak spróbuję zagrać. Dlatego stworzyłem świat i zacząłem na nim grać. Kiedy zdobyłem już podstawowy ekwipunek zrobiony z drewna, szedłem przed siebie, oglądając kwadratowy krajobraz. Nagle na mojej drodze spotkałem coś dziwnego w oddali. Pierw myślałem, że to jakiś luźno leżący blok, jednak gdy podszedłem bliżej, okazało się, że to tabliczka. Kto ją położył, skoro nie ja? Nie wiem. Zlałem to i poszedłem dalej. Kiedy mijałem las, tabliczek było coraz więcej i więcej. Tym razem na niektórych z nich były różne napisy w innych językach. Niestety nie wszystkie zrozumiałem, ale te angielskie tak. I było na nich napisane, żebym na siebie uważał albo nie odwracał się do tyłu. Zastanawiałem się, o co może chodzić, skoro gram na single player i dostęp do świata mam tylko ja. Starałem się grać dalej, jednak pojawiające się tabliczki były bardzo irytujące. W pewnym momencie było ich tak dużo, że moja widoczność była mocno ograniczona, tak jakbym znajdował się za jakąś ścianą. Tego było już za dużo, dlatego wyszedłem ze świata i stworzyłem nowy z myślą, że to może jakiś głupi błąd. Jak później się okazało, nie było wcale lepiej. Gdy pojawiłem się na świecie, wszystko było ok, lecz niestety po jakimś czasie znowu prześladowały mnie tabliczki. Tym razem było ich mniej i pojawiały się rzadziej, jednak teksty na nich były mocniejsze. Było na nich napisane I kill you, różne uśmieszki i wiele więcej. Zacząłem się tym denerwować, bo nie mogłem normalnie grać, bo cały czas wyskakiwały mi straszne teksty. Uznałem, że coś jest nie tak z tym Minecraftem i gdy wpisałem w internet jego nazwę, okazało się, że to jakaś nawiedzona wersja. Kiedy tylko się o tym dowiedziałem, usunąłem ją z mojego komputera i po jakimś czasie kupiłem premium wersję. Do dziś jak gram w klocki, przypominam sobie tą sytuację i powiem wam szczerze, nie warto oszczędzać na grach, bo możecie trafić tak jak ja na nawiedzoną wersję gry. Siódma historia. Pewnego dnia, kiedy mieliśmy odwołane lekcje w szkole, spędzałem ten czas grając na moim świecie w Minecraft. Był to dość nowy świat, jednak posiadałem na nim już żelazne narzędzia i zbroje ze skóry. Gdy chodziłem po świecie, co jakiś czas słyszałem dźwięki kopalni, będąc na powierzchni. Było to dość straszne, bo zazwyczaj występują one, gdy jest się pod ziemią.
Uznałem, że muszę to sprawdzić, dlatego wszedłem do pierwszego lepszego cave'u. Okazało się, że trafiłem idealnie, bo jaskinia była długa i kręta, dzięki czemu występowały w niej duże ilości surowców. Chodziłem i zbierałem surowce, co jakiś czas słysząc coraz głośniejsze podejrzane dźwięki. Kiedy kopałem węgiel, nagle usłyszałem odpalany portal do Netheru bardzo blisko mnie. Trochę się wystraszyłem, bo był to już drugi dźwięk, który nie występuje w grze sam z siebie. Zacząłem się rozglądać i nagle zauważyłem jakieś dziwne zjawisko. A było nim to, że pojawiły się partiklesy, które gdzieś prowadziły. Bardzo się zdziwiłem, ale uznałem to za ciekawe i podążałem wyznaczoną ścieżką. Po krótkiej chwili droga się urwała, idealnie przed ścianą, dlatego wpadłem na pomysł, że w tym miejscu zacznę kopać. Ku mojemu zdziwieniu dokopałem się do pokoju, gdzie stał odpalony portal do Netheru. Nie wiedziałem, jak to możliwe, ponieważ portal do piekła generuje się na świecie tylko i wyłącznie wyłączony. Zacząłem przyglądać się podejrzanemu miejscu i zauważyłem coś dziwnego. Otóż przed portalem były wybudowane schodki, co mogło oznaczać, że ktoś je tam postawił i musiała być to osoba, która odpaliła portal. Wszystko by się zgadzało, patrząc na dźwięki, które słyszałem wcześniej. Bardzo długo się zastanawiałem, czy mądrym jest przechodzenie portalem, ale uznałem, że nie mam nic do stracenia. Kiedy przeteleportowałem się do piekła, pojawiłem się w dziwnym miejscu. Byłem w jakiejś ogromnej dziurze na dnie. Pod nogami miałem bedrock, co oznaczało, że jestem na najniższym poziomie w Netherze. Portal, którym się przeteleportowałem, sam się tajemniczo wyłączył. Nie wiedziałem, co robić, bo nie miałem żadnej możliwości wyjścia z dziury. Nie było schodów czy drabinek. W trakcie tego, gdy się zastanawiałem, nagle zrobiło się ciemno. A najgorsze jest to, że z samej góry płynęła lawa. Serce zaczęło mi bić szybciej i wtedy już wiedziałem, że trafiłem do jakiejś pułapki. Tylko kto i dlaczego chciał, abym tu się znalazł? Żeby nie zginąć, starałem się rozwalić ściany i się zabudować. Niestety się okazało, że nie mogę niczego niszczyć. Lawa była coraz niżej i niżej. Miałem wielką presję czasu, aby nie zginąć i nie stracić moich przedmiotów. Moim kolejnym pomysłem było to, aby spróbować się zabudować blokami, które miałem w ekwipunku. Lecz niestety, to też nie zadziałało. Nie mogłem nic zrobić, tylko czekać, aż lawa mnie zaleje, ale w ostatnim momencie postanowiłem wejść pod portal z obsydianu. O dziwo, okazało się to kluczem do przeżycia, ponieważ lawa nie wypełniła luki, która zrobiła się dzięki obsydianowi. Byłem cały i zdrowy, z tym, że nie mogłem stamtąd wyjść. Patrzyłem, czy w ekwipunku nie mam czasem jakichś przydatnych przedmiotów, ale poza narzędziami nic ciekawego nie miałem. Nagle zostałem przeteleportowany na sam szczyt dziury i co dziwne, lawy w niej nie było, ale niestety spadłem i zginąłem, a na ekranie respawn w tle była jakaś postać. Wyglądała bardzo przerażająco i do dzisiaj nie wiem, skąd wzięła się na moim świecie. Ósma historia. Był to wtorek o godzinie 21:00. Niestety wszyscy moi koledzy nie mogli grać albo byli zajęci, dlatego tego wieczoru grałem sam na serwerze. Starałem się znaleźć diamenty i kopałem tunele na różnych wysokościach. Udało mi się już parę znaleźć, lecz było to zbyt mało, aby zrobić całe diamentowe EQ. Dlatego kopałem, kopałem i kopałem. Spędziłem w podziemiach z dobre 40 minut do momentu, kiedy nie skończyło mi się drewno i nie miałem jak kraftować kilofów. Byłem zmuszony wyjść na zewnątrz, aby zdobyć deski. Nie było to takie proste, bo z moich tunelów zrobił się mały labirynt i dłuższą chwilę z niego wychodziłem. Gdy w końcu mi się udało, zobaczyłem coś dziwnego. Chodzi o to, że był normalnie dzień i świeciło słońce, a wszystkie bloki znajdowały się w ciemności. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale było tak naprawdę. Rozglądałem się i nie wiedziałem, o co chodzi. Starałem się znaleźć przyczynę tego dziwnego zjawiska. Wpadłem na pomysł, że może być to problem z czankami, jak było na starych wersjach Minecraft, że teren nieodpowiednio się ładował. Postawiłem parę bloków, ale nic to nie zmieniło. Jak zacząłem rozwalać, też było tak samo. Uznałem, że może mam coś z grą, dlatego ją zrestartowałem. Jednak gdy wszedłem na serwer ponownie, cały czas było tak samo. Postanowiłem, że wrócę do mojej bazy i zobaczę, czy ona też jest w ciemności, ponieważ byłem oddalony kilkaset kratek od niej. W trakcie, gdy szedłem, zauważyłem dziwne zmiany, bo po przejściu około 200 kratek nagle zrobiło się jasno. Jak patrzyłem na ten dziwny błąd z daleka, to wpadłem na pomysł, że to może być przez coś na górze. Mam tu na myśli jakąś budowlę. Szybko wziąłem kamień, który wykopałem i zacząłem się podsadzać. Jednak gdy byłem już na maksymalnej wysokości, nic totalnie nie było na górze. Zniesmaczony zszedłem na dół i postanowiłem wrócić w końcu do bazy. Cała sytuacja nie dawała mi spokoju i idąc
cały czas o niej myślałem. Po niespełna 15 minutach byłem już na miejscu, a że była noc, to poszedłem spać. To, co zobaczyłem, jak wstałem, bardzo mnie zszokowało. Jak się pewnie domyślacie, chodzi o cień. Jednak tym razem był innego kształtu niż ostatnio, bo był okrągły, a wcześniej kwadratowy. Patrzyłem na to i nie mogłem tego racjonalnie wyjaśnić. Był dzień, ale wszystko było w mroku. To była chwila, w której zwątpiłem i postanowiłem napisać do moich kolegów o całej sytuacji na serwerze. Niestety żaden z nich nie był dostępny na tamten moment, dlatego musiałem wziąć sprawy w swoje ręce. Biegłem przed siebie i patrzyłem, czy coś się zmienia. Ku mojemu zaskoczeniu cień cały czas zmieniał swój kształt. Znikał, pojawiał się i tak w kółko. W końcu się poddałem i uznałem, że poczekam na moich kolegów, żeby im to pokazać. Kiedy nastał następny dzień i wszyscy byliśmy po szkole, nadszedł moment na wejście na serwer. Wiedziałem, czego mogę na nim się spodziewać, a moi koledzy nie do końca, lecz gdy wszyscy weszliśmy, okazało się, że cień zniknął. Bardzo się zdziwiłem, bo nie było po nim śladu. Chodziłem po całym serwerze i nie mogłem uwierzyć, że tak po prostu znikł. Koledzy uznali, że ich wkręcam, a cała sytuacja wydarzyła się naprawdę. Do dziś, jak o tym myślę, zastanawiam się, co to było. Błąd gry, czy może coś innego? 9. historia. Ostatnio, grając na moim świecie single player na wersji 1.18.2, spotkało mnie coś nienormalnego. Na moim save'ie nie grałem zbyt dużo, zdążyłem zdobyć podstawowe narzędzia i zbudować skromny domek. W tym dniu chciałem wyruszyć w podróż w poszukiwaniu lepszych surowców na ekwipunek. Niestety, po drodze spotkałem coś, co zmieniło moje zdanie na temat Minecrafta na zawsze. Gdy wyruszyłem z domku, dopiero co zaczął się dzień, więc miałem dużo czasu, aby wrócić przed nocą. Obawiałem się jej przez moje słabe umiejętności w walce, dlatego chciałem jak najszybciej wykopać żelazo i wrócić. Jak szedłem przez las, widziałem dużą ilość zwierząt, które pokonywałem, aby mieć jedzenie. Gdy moja postać była głodna, jadłem surowe mięso, bo nie miałem czasu, aby przepalać je w piecu. Po jakimś czasie udało mi się znaleźć jaskinię, w której wykopałem znaczną ilość węgla i żelaza. Chciałem już wracać do swojego domku, jednak na mojej drodze przeszkodziło mi coś bardzo dziwnego. Jak wyszedłem z jaskini, moim oczom ukazała się świnia, z tym, że wyglądała jak creeper. Na początku nie wiedziałem, co się dzieje i myślałem, że coś mi się przewidziało, jednak świnia do mnie podeszła i wybuchła, pokonując na miejscu. Byłem w ogromnym szoku, bo z tego, co mi wiadomo, jedynym potworem występującym w Minecraft, który wybucha, jest creeper, a nie świnia, która jest zwierzęciem. Nie wiedziałem, co mam o tym myśleć, ale zrespiłem się w domku i pobiegłem w miejsce, w którym straciłem swoje przedmioty. Po dłuższej chwili szukania udało mi się i zobaczyłem swoje itemy leżące na ziemi koło dziury. Szybko pobiegłem je zebrać i gdy się odwróciłem, ponownie zobaczyłem świnię creepera, która stała i się na mnie patrzyła. Nie miałem miecza, ale postanowiłem ruszyć na nią z myślą, że może uda mi się ją pokonać. Niestety zapomniałem o tym, że może wybuchać i po raz drugi zginąłem od wybuchu. Byłem trochę wystraszony i nie wiedziałem, co mam robić. Ponieważ była noc, chciałem położyć się spać i rozwiązać tą sytuację, jak będzie widno. Niestety to się nie udało, bo wokół mojego domku były potwory, przez które nie mogłem iść spać. Sytuacja mnie zmusiła do tego, aby się ich pozbyć. Zrobiłem kamienne przedmioty i zbroję ze skóry i wyszedłem przed dom. Zobaczyłem wtedy stado świń, które przypominały creepery. Wiedziałem, że nie mam z nimi żadnych szans, ale chciałem się ich pozbyć z mojego świata. Szybko podbiegłem i podbudowałem się parę bloków do góry i zacząłem je atakować. Po krótkiej chwili, gdy udało mi się paru pozbyć, cała reszta zaczęła wybuchać. Promień rażenia był na tyle duży, że zniszczył mój dom, a mnie posłał na deski. Pojawiłem się na spawnie bez żadnych przedmiotów, nie wiedząc nawet, gdzie się osiedliłem, dlatego postanowiłem odpuścić sobie dalszą grę. W moim Minecrafcie nie miałem żadnych modyfikacji czy datapaków, dlatego sytuacja jest jeszcze dziwniejsza. Nie umiem wyjaśnić tego, co mnie spotkało, bo było to naprawdę nienormalne i do dzisiaj, jak o tym myślę, przeszywają mnie ciarki. 10. historia. Jakiś czas temu przytrafiło mi się coś dziwnego. Chodzi o to, że mój Minecraft zachowywał się podejrzanie. Z perspektywy czasu już wiem dlaczego, ale postanowiłem, że wam opiszę, co mnie spotkało. Grałem w Minecraft na Crystal Launcher, który jest non-premium, co oznacza, że nie trzeba kupować oryginalnej wersji gry. Miałem na nim swój świat, na którym grałem z 2 tygodnie. Posiadałem już żelazne przedmioty oraz skromny domek na górce. Mój komputer
komputer miał dobre podzespoły, więc nie musiałem grać na najniższej widoczności, ale o dziwo nie mogłem tego zmienić. Cały ten czas grałem na tiny, przez co moja widoczność była bardzo niska i nieraz widziałem coś dziwnego we mgle. Gdy kopałem drewno, w oddali widziałem jakąś czarną postać, która patrzyła się na mnie i znikała. Podobnie też było w domku, gdy coś robiłem przez okno, widziałem czarne potwory, które po chwili się rozpływały. Cały czas nie wiedziałem, o co może z tym chodzić, bo w ustawieniach widoczności suwak nie działał. Cały czas grając byłem w niepewności, czy mój świat jest nawiedzony, czy może Minecraft ma jakieś błędy. Gdy szukałem jakichkolwiek informacji, zazwyczaj było napisane, że może być to wina karty graficznej bądź wersji Java. Wymienione wcześniej powody u mnie się nie sprawdzały, bo miałem zaktualizowaną Javę oraz nową kartę. Dlatego musiałem szukać dalej i prawda okazała się druzgocąca. Pewnego dnia, gdy zasiadłem, żeby pograć, zauważyłem, że opcja LAN jest włączona. Nigdy wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ponieważ zależało mi tylko na graniu, a nie na odkrywaniu przyczyny błędu. Siedziałem i rozmyślałem, czy może mieć to jakiś wpływ na moją rozgrywkę, kiedy nagle ponownie zobaczyłem coś we mgle. Szybko pobiegłem w tamtą stronę, jednak postać, która uciekała, była szybsza i nie mogłem jej dogonić. Trafiłem wtedy na jakąś budowlę, której nigdy wcześniej nie widziałem. Cała była zbudowana z czarnego bloku i jak chciałem do niej wejść, też znikała. Totalnie nie wiedziałem, o co może chodzić i skąd te rzeczy pojawiają się na moim świecie. Postanowiłem wyłączyć Minecraft i wtedy dowiedziałem się całej prawdy. Jak byłem w menu launchera, okazało się, że wchodziłem cały ten czas przez jakąś paczkę modów, która nazywała się Null. Byłem w ogromnym szoku, bo to oznaczało, że musiałem ją taką pobrać, bo nic dodatkowego nie instalowałem. Starałem się usunąć to z mojego komputera, jednak było to niemożliwe, dlatego musiałem usunąć cały launcher i zainstalować inny. Ciekawi mnie, ile osób jeszcze gra na tej nawiedzonej paczce i o tym nie wie. To by było na tyle. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli przydarzyła Ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermwk@businessmopa.gmail.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze historie. Trzymajcie się.